Od 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej pomaga najbardziej potrzebującym. To tysiące dziecięcych uśmiechów. To setki wydawanych dziennie obiadów dla bezdomnych. To letnie i zimowe obozy. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Jadłodajnie. Domy dla dzieci. Warsztaty terapii zajęciowej czy streetworkerzy. Teraz Ty możesz dołączyć do tej pomocy i czynić dobro. Przekaż 1,5%. To miłość, która procentuje. Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam Państwu życzenia wszelkiego dobra, pokoju, nadziei i miłości oraz błogosławieństwa Bożego. W imieniu własnym oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, dyrektor dr inżynier Andrzej Matysiak. Święta wielkanocne to niezwykły czas zwycięstwa życia nad śmiercią. Wszystkim gościom i przyjaciołom Muzeum Wsi Radomskiej życzę, aby zmartwychwstały Chrystus obdarzał dobrym zdrowiem, wlewał w serca nadzieję i umacniał wiarę. Niech radość wielkanocnego poranka dodaje Wam sił do przezwyciężania trudności i odkrywania istoty naszego życia. Życzę Państwu świąt pełnych spokoju i życzliwości i wzajemnego wsparcia, które pomaga pokonywać lęk i zwątpienie oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość. Wspaniałych świąt! Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Radcom w imieniu własnym oraz pracowników spółki życzy Państwu zdrowych, rodzinnych świąt spędzonych w atmosferze radości i domowego ciepła. Życzę wszystkim klientom, mieszkańcom, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami. Ale przede wszystkim, by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu, napełniła Wasze serca radością. Szczególnie w tym trudnym czasie dziękuję moim pracownikom za to, że jesteście ze mną, narażając swoje zdrowie, wykonując pracę, tak by mieszkańcy Radomia mieli dostęp do niezbędnych produktów medycznych. Wesołych świąt życzy Wiesław Wędzonka, właściciel sklepu medycznego Stymat. W ten szczególny czas, gdy jesteśmy razem przy jednym stole oraz z nadzieją w sercu wchodzimy w okres wspominania pamiątki Wielkiej Nocy. Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz optymizmu na każdy dzień. Życzymy Państwu przyjemnych chwil rodzinnych, pełnych życzliwości, owocnego dzielenia się dobrem, a także sił do realizacji swoich planów. Niech ten radosny czas zostanie spędzony w spokoju, nadziei, a także z miłością w sercu. Pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Niech radość Wielkiej Nocy stanie się siłą do pokonywania trudności. Prowadzi przez życie w życzliwości i pokoju, pozwalając z ufnością patrzeć w przyszłość. Życzy Marek Suski, poseł na Sejm RP. Szanowni Państwo, Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzę, aby święta wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. Aby zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jest uśpione, ożywił to, co jest martwe. Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez całe życie. Wszystkiego dobrego. Życzy poseł Anna Kwiecień. Szanowni Państwo, życzę zdrowych oraz radosnych świąt wielkanocnych, pełnych miłości, zrozumienia i wzajemnego ciepła. Niech te święta będą dla nas oraz całej naszej ojczyzny spokojne i bezpieczne. Andrzej Kosztowniak, poseł na Sejm. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody w sercu, radości płynącej z faktu zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności, niech świąteczne dni upłyną w miłej i rodzinnej atmosferze. Wesołego Alleluja! Niech nadchodzące święta będą pełne wiary, nadziei i miłości. Wiary w to, że nawet najtrudniejsze czasy możemy przetrwać razem. Nadziei, dlatego że ona jest niezbędna do tego, aby razem budować przyszłość. I miłości, która zostanie nam objawiona w najbliższą niedzielę, niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Zdrowych, radosnych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego.
tym trudnym czasie. Życzę wszystkim mieszkańcom Radomia zdrowych, spokojnych, niosących pokój oraz nadzieję na lepsze jutro świąt Wielkiej Nocy. Dariusz Wójcik, radny Rady Miejskiej w Radomiu. Pragniemy łączyć się z Wami w nadziei świąt Wielkiej Nocy. Wierzymy, że po ciemności i lęku Wielkiego Piątku przychodzi światło i nadzieja wielkanocnego poranka. Niech wybrzmią na nowo słowa zmartwychwstałego Chrystusa. Nie lękaj się, ja jestem z Tobą. Życzymy Wam z całego serca, abyście wykorzystali ten błogosławiony czas świąt do wzrastania w miłości oraz budowania dobrych relacji w swoich rodzinach. Zdrowych i spokojnych świąt życzy wójt gminy Rzeczniów, Karol Burek, wraz z Radą Gminy. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marek Suski, poseł ziemi radomskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, zbliżają się święta wielkanocne, o nich możemy powiedzieć, a na pewno życzylibyśmy sobie tego, żeby były ciepłe, rodzinne, ale na pewno nie możemy powiedzieć, że będą tanie. Wielkanocne zakupy mogą być droższe w porównaniu z rokiem ubiegłym, nawet o 30%, podaje Główny Urząd Statystyczny. I tak na przykład jaja, które wkładamy do koszyka wielkanocnego, zdrożały o 41% rok do roku, a majonez o 37%. Panie ministrze, jakie to będą święta dla Polaków? Na pewno jak zawsze rodzinne. Wszystkim Państwu życzę szczęścia, pomyślności, miłości, spotkań rodzinnych, a faktem jest, że mamy inflację na całym świecie. Tutaj święta będą z pewnością droższe niż rok temu. Mamy też takie porównanie cen w Europie i na świecie. Ta inflacja dotyka nas, ale dotyka wszystkich. W porównaniu z jakimiś państwami, nawet sąsiadami, Czechami, Słowacją, Litwą, Austrią. No z Austrią nie sąsiadujemy, ale jesteśmy też blisko. To tam jest dużo drożej, co oczywiście nie jest pocieszeniem dla nas. No jest to smutna konsekwencja wojny i tych zawirowań na rynku. Wojny, która jest prowadzona nie tylko militarnie przeciwko Ukrainie, ale też wojny ekonomicznej, bo to, że jest taka duża różnica pomiędzy cenami sprzed wojny, wynika między innymi chociażby z tego, jak Rosja rozgrywa sprawy energetyczne. Sprawy energetyczne spowodowały maksymalny wzrost, no był taki skok potężny cen i gazu, i ropy. No, z węglem pamiętamy, jakie było wielkie zamieszanie. Już tu nawet opozycja mówiła, że Polacy pozamarzają. Teraz mówią, co zrobicie z tymi nadwyżkami węgla. Ale rzeczywiście sytuacja nie jest łatwa. No, jak jest wojna, to nie jest łatwo. Rząd robi, co może. No, te wszystkie tarcze pomocowe, zerowe stawki na żywność. Mówię tutaj o podatkach wynegocjowane z Unią. To wszystko są takie elementy łagodzące kryzys światowy, no ale nie oszukujmy się, to jest tak, że nie jesteśmy jakąś oderwaną wyspą, jeżeli wszystko dookoła drożeje, no to nie ma możliwości, żeby u nas taniało. No o Zielonej Wyspie pamiętamy, przed laty mówił Donald Tusk. Tak, pamiętam, on nawet mówił, że to tak jak Irlandia, tylko po tych działaniach różnych mafii VAT-owskich, Amber Goldu, nawet syn tam pracował dla tego oszusta, to raczej to była Wyspa Zielona, ale Sycylia, niż Irlandia, no bo układy mafijne wtedy rządziły, wypompowywano setki miliardów złotych z Polski poprzez różne mafie, czy VAT-owskie, czy paliwowe. Myśmy to zatrzymali. W tej chwili jesteśmy państwem, w którym jest jedna z najniższych nieściągalności tych podatków, jedno z najniższych oszustw na VAT-cie, czyli na lewych fakturach. To spowodowało, że mogliśmy zrealizować wiele programów socjalnych, czy tych tarcz antykowidowych, czy teraz antyinflacyjnych.
Ale ceny poszły w górę, to prawda. No ale największa partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, próbuje przekonać Polaków do tego, że PiS równa się drożyzna w całym kraju, jak grzyby po deszczu. Pojawiają się billboardy właśnie z takim napisem. Jeden z nich stoi przy trasie S7 Radom-Warszawa. No właśnie. Platforma mówi, winę za całą inflację, za to całe zło ponosi Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, jeśli nawet nie całą winę, to czy pana zdaniem ponosi jakąkolwiek? Czy nie dało się zrobić czegoś lepiej? Wie pan, opozycja zawsze będzie twierdzić, że gdyby rządzili, to byłby taki cud, że na całym świecie wojna, a nasza ojczyzna spokojna. No oczywiście to jest PR i jedno wielkie oszustwo, blef taki, bo ja pamiętam, jak było za ich czasów, nie było takiego kryzysu i też ceny szybowały, jak porównując inflację z czasów ich rządów do naszych rządów, to jeszcze nawet łączna inflacja z naszych rządów nie przegoniła łącznej inflacji z ich rządów, więc niech oni tu się we własne piersi uderzą. Chociaż rzeczywiście teraz przy tej wojnie i po COVID-zie to jest rzeczywiście znaczny skok inflacji. Ale jeśli by porównać ceny koszyka i ilości możliwych zakupów towarów za czasów Platformy i za naszych w porównaniu do płac, to mimo wszystko za naszych czasów za płace można kupić więcej niż za ich czasów. Czyli ta inflacja, jeśli by ją porównać do dochodów społeczeństwa, jest znacznie mniejsza. Chociaż to oczywiście jest dolegliwe, no bo każdy jak zarabia więcej, to chciałby, żeby mógł kupować jeszcze więcej niż mniej. No ale mimo tych wszystkich zabiegów, to musimy poczekać chyba na koniec wojny. No a mamy sytuację też taką, że ta inflacja też jest powodowana samą opozycją, która robi wszystko, żeby Polska nie otrzymała wsparcia tej tarczy po-covidowej, tych pieniędzy, które miały służyć właśnie ratowaniu sytuacji gospodarki po upadku covidowi. Oni tam składają różne doniesienia, żeby Polskę zagłodzić, że nie dać. No i opowiadają też, że a jak my dojdziemy do władzy, to będzie prawdziwa demokracja, bo teraz nie ma demokracji. Bo jak oni nie rządzą, to nie ma demokracji, a jest inflacja. A jak oni by rządzili, to by nie było inflacji, a była demokracja. Oczywiście to jest taki plan wywołanie emocji. No tak, ale panie ministrze, mówi pan, że za inflację odpowiada Platforma Obywatelska. Nie, ja nie to mówię. Wina Tuska nie, w takim razie znowu? Nie, ja nie mówię, że odpowiada za to Platforma Obywatelska. Ja mówię, że to jest składowa kilku elementów. Głównym elementem jest obecna wojna. Drugim czynnikiem jest COVID, który załamał w ogóle gospodarkę światową. Zerwane zostały te łańcuchy dostaw. Jeżeli idziemy do apteki i dostajemy ograniczoną ilość leków, bo nie ma w magazynach chociażby, bo Europa przeniosła część swojej produkcji do Chin, bo tam było taniej. Teraz Chiny nie dostarczają, no i pewnych rzeczy nie ma. Natomiast oczywiście to jest tak. I polityka klimatyczna, która powoduje ogromne opłaty CO2 za emisję CO2, a nasza gospodarka jest oparta na węglu, bo mieliśmy duże zasoby węgla, tego nie ma. Zachód, bo już wyeksploatował w XIX wieku przy szybkim rozwoju swoje zasoby. No dzisiaj my mamy ponosić koszty tego, że byliśmy w komunizmie, czy też byliśmy pod zaborami. Tutaj te tereny nie były rozwijane, tak jak tereny macierzyste krajów, które nas okupowały. Więc tu jest pewna niesprawiedliwość. No i to jest jeszcze jeden z czynników, bo jeżeli w energii elektrycznej większość ceny, którą płacimy, to są różne opłaty, parapodatki wymyślone po to, żeby rzekomo ratować klimat całej planety, czyli polską gospodarkę zdusić. My jesteśmy zaledwie jakimś małym ułamkiem procenta emisji, a jeszcze do tego mamy pochłanianie polskich lasów, które też zresztą chcą nam zabrać. Ostatnio takie pomysły są w Unii. To mamy sytuację wielu czynników. Jednym też z tych czynników jest to, że nie dostaliśmy pieniędzy z KPO. Czyli tu Platforma ma jakiś swój wkładzik, a jednocześnie próbują
wszystko przerzucić na barki Prawa i Sprawiedliwości. No to jest tak związane z prawdą, jak to, że mieli w szufladzie program 500+. Który realizowało później Prawo i Sprawiedliwość. Nie. To był nasz program i myśmy go zrealizowali. Oni przecież mówili, że to jest niemożliwe, że to jest urągające, że ludzie będą się czuli upokorzeni, jak dostaną te pieniądze. No, takie wypowiedzi politycy Platformy wypowiadali. Mówili, pieniędzy nie ma i nie będzie. A jak się znalazły i ten program się zakorzenił, ludzie dzisiaj sobie nie wyobrażają, żeby ten program odebrać, to Platforma mówi, nie, my nie odbierzemy, to był nasz program, mieliśmy to w szufladzie, ta Ewa Kopacz miała w szufladzie, tylko zapomniała wyjąć. No a teraz mówi opozycja i Platforma Obywatelska o kolejnym programie i ich wyjmują babcinę. To, co już jest w bardzo wielkim stopniu zrealizowane. Natomiast ja przypominam sobie, jak oni mówili też o jakimś jeszcze innym programie, którzy też mieli w szufladzie, że to my żeśmy im ukradli ich pomysły. Ale co do babciowego, czy tam moherowego, no bo do niedawna Donald Tusk wyzywał od moherów te starsze panie, które jednak w dużym stopniu popierają Prawo i Sprawiedliwość, no to teraz, mimo że nawet we własnej pracy, Balcerowicz nawet go krytykuje, że to jest rozdawnictwo, dotychczas się oburzali, te 500+, te wszystkie, to rozdawnictwo, to z tym trzeba skończyć, a sam proponuje, że tak, będziemy tu rozdawać. To jest chwyt marketingowy, to jest jeden ze sposobów, jak tu społeczeństwu wmówić, że jak my będziemy rządzić, to będą mieć lepiej. No nigdy się tak nie zdarzyło, jak oni rządzili, to pamiętamy, że było gorzej. A może wyciągają wnioski z przegranych wyborów. No, Prawo i Sprawiedliwość wygrało, obiecując 500+. Teraz Platforma obiecuje Polakom babciowe. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Platforma też obiecała, że nie podniesie wieku emerytalnego. Pamiętamy, tak, nawet do sądu nas ciągali, jak my mówiliśmy, że mają taki program. A teraz mówią, że nie, my nie podnieśliśmy wieku emerytalnego. No już do tego stopnia się posuwają w kłamstwach, bo wiedzą, że już po 8 latach, już prawie 8 lat sprawujemy władzę, jest nowe pokolenie, które no, uzyskało już dojrzałość wtedy, kiedy my rządziliśmy i nie pamiętają tego, co robiła Platforma. No bo to już powiedzmy 16 lat niedługo, czyli pewna część osób, które będą szły do wyborów, urodziła się tuż przed albo już w trakcie jeszcze końcówki rządów SLD-PSL, czy za naszych rządów na początku. Te osoby będą pełnoletnie. No to trudno, żeby pamiętały, jak Platforma wtedy łupiła Polaków. No to słynne zabranie ludziom OFE i powiedzenie, to nie były wasze pieniądze, to są pieniądze rządu, prawda? Pewnie już ci ludzie nie wiedzą, jak, co to jest OFE. No tak, to były takie fundusze emerytalne, które tam odkładane były pieniądze na te, jak oni mówili, będziemy w czasy pod palmą, no to mamy jedną palmę w Warszawie sztuczną, która stoi. Szanowni Państwo, no Platforma dzisiaj będzie obiecywać wszystko, złote góry, żeby dojść do władzy, a później, no to oby to się nie stało, to byśmy zobaczyli. No Polski po prostu nie będzie. Te zapowiedzi likwidacji wszystkiego, to taki kiedyś był Kononowicz, żeby nie było niczego. To mniej więcej Donald Tusk nowym Kononowiczem? No niemalże, tylko groźniejszy, bo on jednak ma jakieś szanse na zdobycie władzy czy współwładzy. Natomiast jak pamiętamy jeszcze niedawno, przed wojną rozpoczęła się wojna hybrydowa. Po co ten mur? On nie powstanie. Wpuśćmy ich wszystkich, przyjmijmy opowieści o tym, jak to leśnicy w grobach masowych zakopują tych imigrantów, którzy tam próbują się przedostać. Obrzydliwe jakieś kłamstwa. A w Unii Europejskiej no, im się nawet w głowach nie mieści, że można na własny kraj nie tylko donosić, ale bezczelnie kłamać. I oni tam czasami mówią, no może to rzeczywiście coś takiego jest. Nawet komisje przysyłają, te komisje mówią, nic takiego nie ma. Gdzieś się te czołgi ukryli? To takie pytania były po tym, jak Lewandowski opowiadał, że to jest gorzej jak w Aleppo. Gdzieście ukryli te czołgi?
No tak to niestety wygląda. I kto ma rozsądek i kto potrafi porównać słowa z czynami, widzi, że Prawo i Sprawiedliwość w większości wypadków słowa dotrzymało. Nawet w pewnych aspektach zrobiliśmy więcej niż obiecaliśmy. No może tam parę rzeczy się nie udało, ale jest jeszcze przed nami kolejna kadencja. Natomiast Platformie właśnie nic się nie udało. No może wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej się udało, choć nie wiem, czy to sukces. Udało się podnieść wiek emerytalny, udało się zabrać OFE. Co tam jeszcze Platformie się udało? No jak zapytali Schetynę, żeby wymienił trzy rzeczy, które się udały, ja tu już trzy rzeczy wymieniłem, które im się udały, to powiedział i właściwie się okazało, że nic im się nie udało. Poza może ochroną afery Amber Gold, bo był parasol rozpięty, dwoje słupów, bo przecież za tą aferą stał ktoś inny w komisji do spraw Amber Gold, żeśmy nawet przedstawili informację, kto tam naprawdę na tym korzystał. Dwoje słupów siedzi w więzieniu i ukręcono łeb, bo ta afera powinna być rozpatrywana jako działanie zorganizowanej grupy przestępczej, ale że syn pana premiera tam w tym uczestniczył, no to trzeba było odebrać to Cebosiowi i ukręcić łeb tej całej aferze. Zresztą mówił, że nawet komisji śledczej nie będzie. Później się okazało, że dobrze wiedział, że to lipa. I to tak wyglądały te rządy Platformy. Ludzi okradano i to systemowo, tak jak przy OFE, i to przez różne mafijne, można tak powiedzieć, spółeczki, które oszukiwały ludzi, i przez te mafie VAT-owskie. Tak wyglądały rządy Platformy. Pieniędzy nie było na nic. Trzeba było ludziom zabierać. No i tak by wyglądały, gdyby wrócili do władzy, a nawet gorzej. Zresztą zapowiadali, że my chcemy, żeby było tak, jak było. Tak, ale panie ministrze, było, no było fatalnie. Wróćmy na nasze lokalne podwórko. Najpierw były przepychanki między władzami miasta a spółką PKP PLK o to, kto zaprojektuje ruchome schody z wiaduktu na ulicy Żeromskiego na nowy przystanek kolejowy. Pamiętamy także przedłużające się negocjacje, ostatnio odwołania firm do przetargów. Wczoraj Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wniosek oferenta, który nie był zadowolony z wyniku drugiego rozstrzygnięcia przetargu na budowę wiaduktu. Miasto ma zielone światło, by podpisać umowę z firmą, która ostatni przetarg wygrała. Panie ministrze, czy to koniec wiaduktowego serialu? Czy teraz należy oczekiwać, że prace ruszą z kopyta? Wie pan, jak patrzę na to, jak buduje się stadion i hala sportowa, która no, na szczęście chyba w dwóch latach opóźnienia wreszcie została oddana, to obawiam się, że jak tak będzie dalej, to są ci sami ludzie, którzy tak w sposób tragiczny budują stadion. No to obawiam się, że to może potrwać długo, bardzo długo. A wszystko wskazuje na to, że ten prezydent, nawet jeśli zacznie budowę, to nie ma szans jej skończyć. Wybory się prędzej wydarzą, niż ta budowa może być ukończona. No ale wiemy, że potrzeba minimum dwa lata od podpisania umowy. Muszę państwu też powiedzieć jedno sprostowanie. Myśmy uczestniczyli od kilku lat w rozmowach z PKP PLK, z Ministerstwem Infrastruktury, z panem prezydentem, którego reprezentowali też pracownicy, nie wiem, czy na którymś tam z tych spotkań był. I na początku, pamiętajmy, to jest inwestycja miejska, wiadukt miejski. Prezydent mówił, robię tą inwestycję, ale nie mam 2 miliony na schody ruchome. Ja go zapewniam, dobrze, proszę projektować, budujcie, dostaniecie na te schody ruchome. Ale miejska, ale jest też także udział spółki PKP PLK. No ale to jest zupełnie coś innego. To budowa schodów ruchomych na wiadukt nie należy do PLK, to należy do miasta. Miasto ostatecznie już dostało prawie 96 milionów. Pierwsza transza już dwa lata temu, prezydent mnie pytał, czy rozpocząć. Ja mówię, rozpocząć, dostaniecie pieniądze. Dostali 30 milionów. On mówi, no nie rozpocznę, bo nie wiadomo, czy dostaniemy więcej. No ja przepraszam bardzo, no, na miejską inwestycję, która była wyceniana, ja pamiętam pierwsze wyceny około 80 milionów, dostali 90, prawie 6 milionów i wciąż mało. Wciąż mało. No wiemy, że skończyło się to na dużo wyższej kwocie. No skończyło się, ale jak się kilka lat zwleka, no a
pan prezydent, nasz drogi prezydent Witkowski, albo bardzo drogi, albo jeszcze więcej, katastrofalnie drogi prezydent, no on jak coś buduje, to buduje zawsze powyżej. Może się coś zdarzyło, żeby było poniżej wyceny, ale przynajmniej z tego, co wiem, to zawsze dużo drożej. Mieliśmy niedawno podpisanie umowy w powiecie z panem starostą Trelką. Podpisanie umowy nastąpiło na wykonanie następnego dnia, czy dwa dni po tym, jak miasto dostało promesę. Czyli jak dwa lata temu, to znaczy powiat dostał promesę, jak dwa lata temu dostało miasto promesę, mogli wtedy już podpisać umowę. Dwa lata zwlekali. Może Waldemar, dlatego, że nie ma zaufania między prezydentem z Platformy, a państwem ze Zjednoczonej Prawicy. Waldemar Trelka, wiemy, że jest z tego samego bloku politycznego. Jak na razie, to ja mogę nie mieć zaufania do prezydenta, natomiast do nas prezydent zaufanie mieć powinien. Na co składał? Oczywiście no, składał na więcej, ale na Warszawską dostał, na Aleję Wolska Polskiego dostał, na wiadukt dostał, na jeszcze wiele innych rzeczy dostał pieniądze, mimo że to są inwestycje miejskie. A dostanie na rozbudowę SOR-u przy szpitalu na Tochtermana? Wie pan, to już w tej chwili to nie ma najmniejszych szans, żeby on to wykonał. A z drugiej strony miasto ma jednak chyba ponad 1,5 miliarda budżetu, więc no, na nic nie może znaleźć pieniędzy. Już takim jest kiepskim gospodarzem. No miasto zarezerwowało 8 milionów złotych na rozbudowę SOR-u, czeka na 35 z rezerwy premiera. Jak na razie to my czekamy, kiedy się zacznie wreszcie budowa wiaduktu, bo dzisiaj jest tak, że za parę dni dosłownie, bo tam 22 czy 4 pierwsze loty ruszają, a pan prezydent być może wpuści na budowę tych robotników, żeby zablokować możliwość dojazdu. Słyszałem, że nawet nie bardzo chce, żeby z dworca zrobić komunikację na lotnisko. No to jest skandal, to jest po prostu sabotaż rozwoju miasta. No i przy tych dotacjach, jakie miasto dostaje, nie może wygospodarować jakichś pieniędzy na inwestycje swoje. No ale gdyby nie zmarnowane pieniądze przy budowie stadionu, tam lekko licząc ze 100 milionów poszło w błoto dosłownie, no bo tam błoto się okazuje znalazło pod stadionem i te trybuny zaczęły się walić. No, gdybyśmy my tak lotnisko budowali, to by nie było otwarte dziś, jutro, za rok, może za dwa, jakby się tak waliło, jak się wali w rękach panu prezydentowi, no to dawanie pieniędzy komuś, kto tak szasta pieniędzmi, tak je marnuje, tak po prostu przekreśla szansę miasta, no jest raczej nieracjonalne. No, ja bym bardzo chciał, żeby tu wreszcie był gospodarz, który będzie robił poniżej kosztów albo w kosztach. Podawałem tu przykład Waldemara Trelki, który miał wycenę teraz podpisanej umowy, mimo że mówimy, że wszystko drożeje, miał wycenę, miał zrobiony projekt, rozstrzygnięty przetarg i jak dostał promesę drugiego dnia, czy tam dwa dni po dostaniu promesy, już podpisał z wykonawcą umowę na wejście na budowę. Czyli można to robić szybko, tylko trzeba chcieć i umieć. No, jak, nie wiem, czym się prezydent zajmuje, chyba jeździ gdzieś teraz po świecie. Ale zaczęliśmy, panie ministrze, rozmawiać o lotnisku i o lotnisko chciałbym także zapytać. Z szacunków spółki Polskie Porty Lotnicze, właściciela radomskiego lotniska, wynika, że w pierwszym niepełnym roku funkcjonowania port lotniczy Warszawa-Radom obsłuży około 200 tysięcy pasażerów. Dla porównania lotnisko Warszawa-Modlin obsłużyło w ubiegłym roku ponad 3 miliony pasażerów. Średnio miesięcznie obsługiwało ponad 260 tysięcy. A ile w pierwszym półroczu obsłużyło? No to jest, no tak, ale to porównajmy gruszki do gruszek, a nie gruszki do jabłek. No tak. Jak lotnisko w Radomiu będzie funkcjonowało 20 lat, to też będą miliony. No właśnie. I to jest pytanie, panie ministrze. Jest... Jak długo będziemy musieli czekać, aby lotnisko Warszawa-Radom doszło do takich liczb, jakie do takich liczby liczb, no na pewno będzie widzimy to, w Modlinie. Na pewno to będzie utrudniane przez miasto, no bo jak nie ma dobrego dojazdu do lotniska, to pewnie część ludzi będzie się zastanawiać, no ma kluczyć po mieście, nie wiem, brać taksówki, albo na piechotę może targać walizki, no to będą się ludzie zastanawiać, ale
Myślę, że takie docelowe ilości pasażerów osiągniemy szybciej niż Modlin. I ponieważ to jest lotnisko piękne, wygodne, właśnie zakończył się test pasażera, czyli te osoby wynajęte do tego, żeby sprawdzić, w jakich kierunkach, jak przesuwają się grupy turystów i podróżnych. To się zakończyło pomyślnie. No złośliwie mówią, że takie tłumy, jakie widzieliśmy podczas tych testów, długo się w radomskim lotnisku nie pojawią. Ja wiem, są tacy, którzy życzą, żeby Radom upadł, lotnisko jednym z tych motorów napędowych. To jest zresztą jedna z 10 największych inwestycji w Polsce. To jest tak ważne, jak dla Pomorza przekop Mierzei Wiślanej. No to jest otwarcie na świat. Tu miasto powinno w tym kierunku iść, żeby spowodować wygodę dla przyjeżdżających, bo to są pieniądze. Jak są noclegi, jak są atrakcje turystyczne, jak jest łatwy dojazd. Nawet z lotniska mogliby zaproponować jakąś trasę zwiedzania dla podróżnych. To nie ma takiego myślenia. Tu jest myślenie, po co lotnisko w Radomiu, jak jest lotnisko w Modlinie, a po co gdzieś tam pod Łodzią, jak jest w Berlinie. No to jest myślenie platformy, która schładza gospodarkę, która uważa, że rozwój jest bez sensu, najlepiej nic nie robić, no może PR-owskie jakieś działania, uśmiechać się ładnie, kupić hulajnogi i powiedzieć, jest wszystko świetnie. Tylko rozwój i inwestycje dają możliwość wzrostu gospodarczego i ta inwestycja, którą udało nam się przeforsować, to też nie było tak wcale łatwo, żeby ta inwestycja tu była. No, pamiętamy, zaczął to Andrzej Kosztowniak, który uruchomił lotnisko cywilne dzięki temu, że uzyskał wszystkie certyfikaty potrzebne, żeby było lotnisko, to nasze lotnisko teraz obecne mogło zostać w ogóle tutaj zaprojektowane. Bo bez tego pierwszego ruchu, no to certyfikacja, to wszystko by trwało tak długo, że wybuchłby COVID i wtedy pewnie inwestycja była zatrzymana. Więc wielkie uznanie dla prezydenta Kosztowniaka. No można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość uratowało pomysł prezydenta z PiS? To chodziło przede wszystkim o pomysł wsparcia Radomia. A jak my żeśmy przekonywali prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego i premier Beatę Szydło, mówiliśmy o tym, że tak, Radom w odległości około 100 kilometrów od Warszawy między Łodzią, Lublinem, Krakowem, Kielcami w centrum Polski, czyli bardzo dobrze usytuowane. Drogi dojazdowe świetne, budujemy już teraz ostatni odcinek, wkrótce będzie ten wyjazdowy z Warszawy oddany. No czekamy na S12. S12 już otrzymało możliwość realizacji, więc będzie realizacja. S12, czyli na skrzyżowaniu dwóch bardzo ważnych arterii w Polsce, no jednych z kilku najważniejszych, więc komunikacyjnie świetne miejsce, warunki lotne świetne. Ja pamiętam, jak dyskutowaliśmy z marszałkiem Struzikiem, żeby usytuować lotnisko w Radomiu, nie w Modlinie. Mówiliśmy, tam jest bagno, tam są mgły, tam jest niedobry dojazd, tam też jest małe zagęszczenie mieszkańców. Jest Warszawa, a tamte tereny dalej już są z mniejszą gęstością. Nie ma dużych ośrodków miejskich. No tak, ale tutaj 3 miliony dookoła pasażerów w ubiegłym roku nie podzieliło tej opinii. No, 3 miliony pasażerów nie miało wyjścia, ponieważ lotnisko na Chopina już w prawie 100% jest obłożone lotami. Nie ma możliwości latania nocą, więc jak nie mieli żadnej alternatywy, no to musieli jechać i gnieździć się tam w tych ciasnych, już niedostosowanych do nowoczesnych warunków terminalach, bez dobrego dojazdu, bez dobrego parkingu. Tam parę razy byłem, no to rzeczywiście horror. Tu, jak się wjeżdża, to widać, że to lotnisko, które zostało zaprojektowane od początku do końca jako lotnisko wygodne, z nowoczesnym pasem, nie tak jak w Modlinie, że się sypie i nie wiadomo, czy nie zostanie ono zamknięte ze względu na kwestie techniczne,
i z możliwością rozbudowy, bo to jest lotnisko zaprojektowane jako modułowe. Mhm. Jak będziemy mieli 3 miliony pasażerów, to będzie rozbudowane i no będzie w tym aspekcie wygodne. Na pewno wygrywa z modliwym. Wygrywa to pod wieloma aspektami. Na 10 głów. Przypominam, tutaj byli ambasadorzy z kilkunastu krajów, z 16 bodajże, i powiedzieli, że nie spodziewali się, że tak piękne lotnisko jest, i myślę, że będziemy mieli zainteresowanie w tej chwili na razie jeden przewoźnik, ale firmy, które zajmują się podróżami, tutaj będą operowały, będą czartery. Jest też kilka firm zainteresowanych, żeby było cargo, bo tutaj też są opłaty lotniskowe niższe, jest nowoczesny pas, najnowocześniejszy w Polsce, jest system lądowania nowoczesny, jest nowa, wspaniała też wieża, czyli mamy w Radomiu dwie wieże, co jest rzadkością na lotniskach, jest wojskowa, jest cywilna, nawet gdyby doszło do jakiejś nieprzewidywanej sytuacji, jest możliwość zastąpienia. Wojsko zyskało też nowoczesną infrastrukturę, jakiej pewnie by nie uzyskali, gdyby nie było tego lotniska. Jest tu wiele korzyści. Liczę na to, że będą przychylniejsze władze miasta. Nic tylko latać z lotniska. Zapraszamy do Radomia. Radom jest miastem gościnnym, no może poza prezydentem, ale to już zostawmy. Panie ministrze, już na koniec, także o gospodarce, bo bezrobocie i stopa bezrobocia to jest ważny element gospodarki. To bezrobocie w Polsce spada, w marcu wyniosło 5,4%, takie dane przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W województwie mazowieckim jest ono nawet niższe niż średnia krajowa i wynosi 4,3%. No i wszystko wyglądałoby dobrze, dopóki nie... zagłębienie w szczegóły. Diabeł tkwi w szczegółach. Okazuje się, że w województwie mazowieckim mamy powiaty o jednym z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, ale także o powiaty o jednym z najwyższych. I tak w czołówce znajdują się powiat szydłowiecki z ponad 25% bezrobociem. Wśród czterech powiatów w województwie mazowieckim, gdzie wskaźnik bezrobocia przekracza 15%, znajdują się dwa powiaty z regionu radomskiego. To jest powiat radomski i powiat przysuszski. Panie ministrze, można powiedzieć, taki urok województwa mazowieckiego, może ono pomieścić wszelkie skrajności. Co zrobić, by te różnice skutecznie niwelować? Na razie to się tak średnio udaje. Inwestować, jeszcze raz inwestować, inwestować właśnie w taki sposób, jak my to robimy, w setki małych inwestycji, które są dedykowane do małych naszych lokalnych firm. Takie setki inwestycji we wszystkich gminach w naszym okręgu to są miliardy zainwestowane, no nie tylko wielka inwestycja jedna, chociaż ona też wpłynie na zmniejszenie bezrobocia, bo będą jednak duże ilości miejsc pracy i na lotnisku, i wokół lotniska. No, tutaj mówię o tych działaniach, jakie mogłoby miasto podjąć, budować strefę wokół lotniska, która by też napędzała gospodarkę, ale niestety takiego myślenia tu nie ma. Ale te setki inwestycji w każdej gminie, no my teraz jeździmy od gminy do gminy, otwieramy nowe drogi, nowe kanalizacje, stacje uzdatniania wody, otwieramy stacje oczyszczania ścieków, szkoły, boiska, hale sportowe, i to robią lokalne firmy. To też napędza rozwój, ale daje pracę ludziom. Więc to, że tego rodzaju działania są podejmowane, to jest po prostu nasza metoda na likwidację bezrobocia, i to bezrobocie znacznie się zmniejszyło. U nas też znacznie się zmniejszyło. No jest też pewna sfera takiego marnotrawstwa środków, to już mówiłem, jak te 100 milionów, które można było przeznaczyć na inne inwestycje, przepalone przy budowie stadionu, to jest naprawdę grzech. No tak, ale śmiertelny władz Platformy. Prezydent Radomia odpowiada za wysokie bezrobocie w powiecie szydłowieckim czy radomskim? Z pewnością to się przenika, ale mówię o samym Radomiu, tu też jest wysokie bezrobocie, chociaż spadło. Natomiast to dwa razy wyższe niż choćby w Kielcach. No jeśli chodzi o takie inwestycje jak Szydłowiec czy Przysucha, to w Przysusze są ogromne inwestycje i tam starosta napędza gospodarkę. Szydłowiec niestety tutaj jest na czarnym końcu. Bardzo słabo
zabiegają o środki. No i stąd też nie ma inwestycji. Jak nie ma inwestycji, to jest krucho z pracą. Mhm. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Tak, czekamy na lotnisko, które niebawem ruszy. Miejmy nadzieję, że będzie faktycznie kołem zamachowym dla naszej lokalnej radomskiej gospodarki. Poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł ziemi radomskiej, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, panie ministrze. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego państwu. Radosnych świąt, miłej atmosfery, no i spędzenia ich z rodziną, z przyjaciółmi. Wszystkiego najlepszego. Ja również życzę państwu to, czego państwo życzyliby sobie w te święta. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Od 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej pomaga najbardziej potrzebującym. To tysiące dziecięcych uśmiechów. To setki wydawanych dziennie obiadów dla bezdomnych. To letnie i zimowe obozy. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Jadłodajnie, domy dla dzieci, warsztaty terapii zajęciowej czy streetworkerzy. Teraz Ty możesz dołączyć do tej pomocy i czynić dobro. Przekaż 1,5%. To miłość, która procentuje. Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam Państwu życzenia wszelkiego dobra, pokoju, nadziei i miłości oraz błogosławieństwa Bożego. W imieniu własnym oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, dyrektor dr inżynier Andrzej Matysiak. Święta Wielkanocne to niezwykły czas zwycięstwa życia nad śmiercią. Wszystkim gościom i przyjaciołom Muzeum Wsi Radomskiej życzę, aby zmartwychwstały Chrystus obdarzał dobrym zdrowiem, wlewał w serca nadzieję i umacniał wiarę. Niech radość wielkanocnego poranka dodaje Wam sił do przezwyciężania trudności i odkrywania istoty naszego życia. Życzę Państwu świąt pełnych spokoju i życzliwości i wzajemnego wsparcia, które pomaga pokonywać lęk i zwątpienie oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość. Wspaniałych świąt! Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Radcom w imieniu własnym oraz pracowników spółki życzy Państwu zdrowych, rodzinnych świąt spędzonych w atmosferze radości i domowego ciepła. Życzę wszystkim klientom, mieszkańcom, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi, szczęśliwymi przeżyciami. Ale przede wszystkim, by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu, napełniła Wasze serca radością. Szczególnie w tym trudnym czasie dziękuję moim pracownikom za to, że jesteście ze mną, narażając swoje zdrowie, wykonując pracę, tak by mieszkańcy Radomia mieli dostęp do niezbędnych produktów medycznych. Wesołych świąt życzy Wiesław Wędzonka, właściciel sklepu medycznego Stymat. W ten szczególny czas, gdy jesteśmy razem przy jednym stole oraz z nadzieją w sercu wchodzimy w okres wspominania pamiątki Wielkiej Nocy. Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz optymizmu na każdy dzień. Życzymy Państwu przyjemnych chwil rodzinnych, pełnych życzliwości, owocnego dzielenia się dobrem, a także sił do realizacji swoich planów. Niech ten radosny czas zostanie spędzony w spokoju, nadziei, a także z miłością w sercu. Pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Niech radość Wielkiej Nocy stanie się siłą do pokonywania trudności. Prowadzi przez życie w życzliwości i pokoju, pozwalając z ufnością patrzeć w przyszłość. Życzy Marek Suski, poseł na Sejm RP. Szanowni Państwo, Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzę, aby święta wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. Aby zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jest uśpione, ożywił to, co jest martwe. Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez całe życie. Wszystkiego dobrego. Życzy poseł Anna Kwiecień.
Szanowni Państwo, życzę zdrowych oraz radosnych świąt wielkanocnych, pełnych miłości, zrozumienia i wzajemnego ciepła. Niech te święta będą dla nas oraz całej naszej ojczyzny spokojne i bezpieczne. Andrzej Kosztowniak, poseł na Sejm. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody w sercu, radości płynącej z faktu zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności, niech świąteczne dni upłyną w miłej i rodzinnej atmosferze. Wesołego Alleluja! Niech nadchodzące święta będą pełne wiary, nadziei i miłości. Wiary w to, że nawet najtrudniejsze czasy możemy przetrwać razem. Nadziei, dlatego że ona jest niezbędna do tego, aby razem budować przyszłość. I miłości, która zostanie nam objawiona w najbliższą niedzielę, niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Zdrowych, radosnych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego. W tym trudnym czasie życzę wszystkim mieszkańcom Radomia zdrowych, spokojnych, niosących pokój oraz nadzieję na lepsze jutro świąt Wielkiej Nocy. Dariusz Wójcik, radny Rady Miejskiej w Radomiu. Pragniemy łączyć się z Wami w nadziei świąt Wielkiej Nocy. Wierzymy, że po ciemności i lęku Wielkiego Piątku przychodzi światło i nadzieja wielkanocnego poranka. Niech wybrzmią na nowo słowa zmartwychwstałego Chrystusa. Nie lękaj się, ja jestem z Tobą. Życzymy Wam z całego serca, abyście wykorzystali ten błogosławiony czas świąt do wzrastania w miłości oraz budowania dobrych relacji w swoich rodzinach. Zdrowych i spokojnych świąt życzy wójt gminy Rzeczniów, Karol Burek, wraz z Radą Gminy.